Dzień dobry wszyscy tutaj na YouTube. Moje imię jest Dajanka Sikora i ja mieszkam w Montrealu teraz. Mówię płynnie po polsku i po angielsku i się teraz uczę francuski. I wpadłam w fajny pomysł, żeby zacząć robić wideo po polsku. Widzę, że inni lubią wideo po hiszpańsku albo tam w Niemcach albo cokolwiek. To myślałam, że to też będzie fajny pomysł, żeby przynajmniej spróbować. No i jak będzie Ci się podobać ten pomysł, będziesz miała wciąg w tym, to proszę powiedz mi, a jak nie, to po prostu wrócę z powrotem na angielski. No i tak, dzisiejszy wygląd to jest dzięki naszej pogody tutaj. Śnieg jest okropny, jest bardzo cholernie zimno i po prostu nawet mój śnieg tutaj koło mojego okna spada cały czas. I myślałam, że to wytransferuje na moje powieki. No i tydzień temu też zrobiłam wygląd na wiosnę. Jest to bardzo uśmiechający, ciepły, miły. Jest dużo kolorów razem, które pracują na jesień. I teraz stwierdziłam, że akurat zrobię wygląd na zimę, bo niestety dalej to mamy. I jest też fajnie, bo użyłam dużo podobnych kolorów, albo te same kolory w tym przednim wyglądem. To chciałam Wam pokazać, jak można zrobić coś takie ciepłe jakby, albo jakie zimne. Używając ten sam kolor, tylko w inne sposoby i w innej kombinacji. To jak chcecie się dowiedzieć, jak osiągnąć ten wygląd, proszę oglądać i Wam pokażę. Do widzenia. Używając Urban Decay Primer Potion w grze, będziemy to nakładać na naszą całą powiekę od kąta od środku do samego końca, od brwi do naszej rzęs. Używając nasz palec, będziemy używać Makeup Forever Professional Cream Color Base w numer 20 i to po prostu będziemy kładzić na nasz marzec, po prostu żeby był naprawdę intensywny, ładny niebieski kolor. Używając chain od Mikabela numer 86 i pędzel od MAC 217, będziemy nakładać ten bardzo intensywny niebieski w nasz marszczyc i upewnij, że nie ma jakichkolwiek miejsc, które o zapomniałaś, a że to jest bardzo jeden płynny kolor. Następnie będziemy brać Hate od Urban Decay i wtedy będziemy kładzić ten kolor odrobinę niżej. I efekt, który my chcemy stworzyć, jest, że jest dużo warstw. To teraz dajemy odrobinę więcej konstrukcji jakby do naszej powieki i naszego oka. Biorąc Prussian od MAC, będziemy kładzić ten ciemny niebieski na naszą powiekę i znów tworzymy dużo warstw i dajemy więcej cienia i to też fajnie wygląda, że jest ten intensywny niebieski, ale później jest też taki zimny i ciemny niebieski. Używając Aquadisiac od MAC, będziemy to kładzić na naszą jakby ostatnią część skóry między tego pierwszego niebieskiego i naszą brwi i to znów powoduje, że jest efekt jakby tęcza, że po prostu wszystko ładnie wygląda razem i że nie ma jakichś jakby skips. Biorąc niebieski czarny ołówek od Bourjois, będziemy to rysować jakby na naszą powiekę, po prostu cienką linię, nie musi być perfekt, bo będziemy brać czarny cień i wtedy po prostu będziemy jakby wpychać ten cień na tą kredkę, żeby był ten smudgy efekt i to powoduje, że znów jest ten smoky eye.
Następny, weź po prostu liquid liner w czarny kolor, a to jest od po prostu Maybelline. I ja też lubię tworzyć ten cat eye, który jestem bardzo znana. Następny bierzemy bardzo błyszczący biały i to będzie nasz highlight poniżej naszego brwia. I ostatnie będziemy teraz nasze rzęsy kręcić przed naszą aplikacją maskary. Biorąc tą samą kredkę od burżua, będziemy to kładzić na naszą delną część rzęs. I wtedy biorąc pędzel od MAC numer 219, będziemy brać ten pierwszy niebieski i położymy znów na tą kredkę, żeby upewnić, że ten kolor jest naprawdę intensywny i że jest ten jakby smudgy efekt. Biorąc znów ten Prussian od MAC i ten sam pędzel, będziemy kładzić ten cień na nasz róg zewnętrzny i to znów tworzy ten efekt, jakby to była tęcza. I po prostu ten cały wygląd jest jakby unified. Czarna kredka od Urban Decay w imieniu Zero i to po prostu będziemy kładzić na środek naszego oka, żeby upewnić, że jest bardzo ciemne i że nasze rzęsy wyglądają długie i grube. No i jak nareszcie skończysz wszystkie swoje rzeczy, na przykład włosy, brwi, ubrania i tak dalej, umyjesz zęby, nasz ostatni etap jest pomadka. Ja teraz będę używać Mint Tint od Cover Effects. Oto to jest kolor Mocha Blush. Bardzo przyjemny, neutralny kolor. I ma fajny taki miętusowy smak i też daje olej, to masz nawilżenie, masz protekcję od słońca, masz ładny kolor, który daje połysk, daje zdrowe uczucie i też wygląd na twoje usta, ale nie ma za dużo teraz kompetycji z oczami i teraz skoro one są takie dramatyczne, to jest dobry balans. No i to jest koniec naszego wideo. Mam nadzieję, że wszystkim się podobały nasze pomysły. Jak mówię nasze, to mówię o swoje. I jak chcecie, żebym dalej robiła wideo może po polsku albo po angielsku, to powiedzcie mi, bo jestem ciekawa, co wy w Polsce myślicie. I mam nadzieję, że będziecie mieć fajny czas kreować te wyglądy. Do widzenia. Pa!